Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć i czemu wzrosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Jak widzicie właśnie w tym miejscu, lecimy sobie bezpośrednio na centrum Warszawy. Natomiast co tutaj jest ważne, no to oczywiście budowana nowa linia tramwajowa. Po części przywrócenie starego połączenia, które zostało zlikwidowane podczas budowy Prymasa Tysiąclecia, a po części budowa nowej trasy, bo jednak tamta trasa zupełnie inaczej jechała. Jest tutaj nowy węzeł przesiadkowy, właśnie na którym lecimy, czyli Reduta Wolska, to się całkowicie zmieni. No, trochę się tutaj pozmienia, trochę będzie nowości, ale może przejdźmy do konkretów, co tu właściwie się zmienia. Mamy oczywiście nowe trasy tramwajowe, jeżeli chodzi o nowe torowisko, na ciągu Lidzka-Sprzaka i Wolskiej. I najpierw zaczniemy od tego odcinka na Wolskiej, na tym właśnie lecimy. Mamy tutaj przystanek Cmentarz Prawosławny, który będzie zlikwidowany dla tramwajów i będzie tylko dla autobusów. Nie wiemy jeszcze, jakie autobusy będą tutaj się zatrzymywać, bo aktualnie tutaj na Wolskiej nie jeździ żadna linia autobusowa, ale pewnie coś tutaj wymyślam. Natomiast przechodząc do konkretów, torowisko tramwajowe po przebudowie będzie po środku. I tutaj właśnie tak jak jest ten przejazd przy przystanku Elekcyjna przez środek skrzyżowania dla tramwajów, będzie dom tramwaja jechać prosto, a nie skręcać tak jak teraz tutaj na prawą część całego skrzyżowania. Całe skrzyżowanie tutaj jeszcze przez Elekcyjną i Wolską zostanie przebudowane na tyle, iż będą tutaj ścieżki rowerowe, przejazdy rowerowe, tak aby na Elekcyjnej dało się bezpośrednio pasami rowerowymi przejechać wszędzie. Ale już przechodząc do tego, co teraz właśnie widzimy, zwróćcie uwagę, że tutaj po lewej stronie jezdni mamy już nowe chodniki, nowe miejsca parkingowe są wykańczane, a sam wykop do tramwajów, które będą tutaj zjeżdżać na poziom minus 1, jest aktualnie realizowany. To, co właśnie widzimy na środku, a teraz po prawej stronie, to jest nowy, przyszły zjazd dla tramwajów warszawskich, które będą tędy zjeżdżać na dół do przystanku na poziomie minus 1 Reduta Wolska. Ale po kolei wszystko, jak tutaj widzimy, tak to wygląda. Przystanek prawosławny, cmentarz prawosławny oczywiście, tramwajowy jest. Na miejscu starego torowiska, które teraz tutaj się znajduje, będzie ścieżka rowerowa, oczywiście drzewka i miejsce parkingowe do pobliskiego cmentarzu, aby nie było tak jak teraz, że jeden pas jest dla zatrzymywania się tutaj samochodów i niebezpiecznego przechodzenia przez torowisko. Teraz to będzie zmienione, będą specjalne miejsca, nie będzie przechodzenia przez tory, bo tam po prostu ich nie będzie. Tak, to jest dosyć duża pozytywna zmiana. Natomiast w tym miejscu będzie nowy wjazd z ulicy Kasprzaka, który nie będzie już teraz jechać pod całym węzłem tutaj w tym miejscu na dół. Nie będzie zjeżdżać, tramwaje będą jeździć na dole. Będzie wybudowany tutaj nowy wiadukt, dzięki czemu samochody właśnie będą się tutaj krzyżować z Wolską w tymże miejscu. Będzie to dodatkowa sygnalizacja świetna. Mniej więcej widać tutaj już, gdzie będzie te przejście dla pieszych i przejazd zawodowy w tym miejscu. Natomiast ten wiadukt, o którym mówię, to jest oczywiście wiadukt tylko i wyłącznie nad tym tunelem tramwajowym, czy po prostu tunelem wykopy, który w tym miejscu będzie. I tutaj musi powstać cały ten nowy właśnie wiadukt. I dla samochodów to będzie dwupasmowy przejazd, jak dobrze kojarzę, dwu albo trzypasmowy. No i ciąg pieszo-rowerowy, czyli chodnik i ścieżka rowerowa też będzie mieć swój osobny wiadukt jako osobny obiekt. Tutaj widzicie zjazd, w tym miejscu będzie właśnie rozjazd, skrzyżowanie, zwrotnica dla tramwajów, które będą się krzyżować z Wolskiej i Kasprzaka i jechać dalej w kierunku Bemowa. Natomiast od tej strony, czyli lecąc nad ulicą Kasprzaka od centrum, możemy zwrócić oczywiście jakieś przekładki tutaj, jeżeli chodzi o całą sieć, która się znajduje pod ziemią, natomiast najważniejsze jest to, że tutaj właśnie jezdnia Kasprzaka jest powoli przekładana, powoli jest wyrównywany teren i przekładane wszystkie instalacje, by można było to zrealizować, no i później będą trwały prace przy budowie nowego torowiska tramwajowego właśnie już na poziomie minus 1, ale dopóki nie będzie tego wiaduktu, najprawdopodobniej zbytnio nie będzie to wyłączone, chociaż mogę się mylić. Możliwe, że będzie bardzo na okrągło puszczony tutaj ruch, właśnie przez Elekcyjną, żeby wjechać bezpośrednio w Wolską i tak trochę na okrągło będzie ten ruch poprowadzony. Najprawdopodobniej tak to będzie zrobione. Tego nie wiem, ale najprawdopodobniej, mówiąc już chyba czwarty czy piąty raz, najprawdopodobniej to się wydarzy w najbliższym czasie, ponieważ tutaj no w niektórych miejscach już dosyć zaawansowane są prace, jeżeli chodzi o aktualne utrudnienia drogowe dla samochodów, bo tramwaje to już swoje nowe utrudnienia. Tu jest przystanek stary na poziomie plus 1, na parterze właściwie, czyli poziom 0.
tramwajowy. W tym miejscu będzie właśnie ścieżka rowerowa wzdłuż tej całej linii tramwajowej, a na dole będzie przystanek tramwajowy z windami i pochylniami, co jest na duży plus. Trzeba pamiętać, widzę mnóstwo komentarzy na temat tej linii, że wam się bardzo nie podoba, że tutaj pozostaje przejście podziemne, nie będzie tutaj przejścia naziemnego, jednak trzeba pamiętać, że przystanek tramwajowy sam siebie jest na poziomie minus 1, więc jeżeli bezpośrednio do niego będzie dojście przejściem podziemnym, to jest plus. I też tutaj dosyć duży jest ruch samochodowy, tramwajowy i autobusowy, a jeżeli nie będzie się utrudniać tego w postaci kolejnych przejść dla pieszych, no to siłą rzeczy wszystko będzie jeździć szybciej i płynniej. Tutaj jest zejście już do nowego przejścia podziemnego, bo stare przejście podziemne jest trochę płytsze, to będzie faktycznie głębiej. Nowe przejście podziemne ma po pierwsze windy, czego nie miało stare, ma nowe schody, jak i również pochylnie, czyli to już są dwie rzeczy, których nie miało stare, czyli i windę i pochylnie. Według mnie to, że jest tutaj i windę, pochylnia, pokazuje, że oni myślą faktycznie o wszystkich. Po pierwsze, rowerzyści mogą sobie tutaj zjechać, chociaż dosyć wąski ten zjazd jest. A po drugie, ważniejsze, to jednak windy dosyć często nie działają i trzeba pamiętać, że przydałoby się jednak mieć jakąś możliwość wyjechania. Jak jeszcze dadzą szynę przy schodach, to już w ogóle właściwie będziemy w domu, ale to dopiero zobaczymy już podczas ostatnich elementów. Teraz jeszcze przegląd taki szybki, żebyście mogli zobaczyć jakby na całość tutaj, jeżeli chodzi o przejście podziemne, i zwróćcie uwagę, że mamy już krawężniki tego jednego, tych dwóch pasów, bus pasu i jednego pasu zwykłego w kierunku Kasprzaka, co oznacza, że niedługo może tutaj ruch zostanie przerzucony z tymczasowego objazdu drugą jezdnią i będzie przerzucona przebudowa przejścia podziemnego na kolejne te trzy pasy, które się aktualnie znajdują na środku. Kolejny przystanek PKP Wola Kasprzaka, znajdujący się po prawej stronie, czyli pod wiaduktami kolejowymi, będzie właśnie nowy przystanek tramwajowy w obydwa perony. Tramwajowe będą w obydwu kierunkach, także to jest na plus, bezpośrednie dojście do przystanku kolejowego będzie tutaj utrzymane, natomiast tutaj już same miejsce pod przyszłe środowisko. Utrudnienia w ruchu samochodowym nie są duże, bym powiedział, w tym miejscu, no bo po prostu się rzeczy tutaj jest duży pas zieleni, po środku był dzielący, znaczy był duży pas zieleni, teraz już nie ma pasu zieleni, więc na spokojnie mogą tutaj trwać prace przy budowie nowego środowiska tramwajowego w tym miejscu. No i widzimy też mniej więcej miejsca pod słupy trakcyjne od przyszłego torowiska tramwajowego. Co ciekawe, na samym środku minęliśmy przy jedno przejście dla pieszych, które było wyłączone na jakiś czas, ale wróciło dosyć niedawno. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj już bezpośrednio gazowni, abyście mogli zobaczyć jeszcze ostatni przystanek, który pewnie najbardziej jest efektowny, bo tam jeździły tramwaje jakiś czas temu, ale teraz trwają prace przy montowaniu nowych rozjazdów. I to są dwa miejsca, gdzie są rozjazdy. Tamten właśnie węzeł, który będzie na poziomie minus 1 i to, co właśnie w tym miejscu będziecie widzieć przy szpitalu Wolskim. Także właśnie za chwilę to zobaczycie. Nowe rozjazdy, wszystko. No tutaj jest dosyć ładny rozjazd, bo tu jest pełen trójkąt tramwajowy w każdym kierunku, znaczy trójkąt. Będzie można tutaj właśnie ten tramwaj wyjechać i w kierunku zajezdni Wola, i w kierunku Bemowa, jak i również w kierunku centrum, jadąc tutaj dalej prosto, no i oczywiście Kasprzaka w kierunku Ronda Daszyńskiego i Ronda ONZ, gdzie ta trasa się kończy, jeżeli chodzi o prostą linię. Tu mamy właśnie te nowe rozjazdy, zwróćcie uwagę, że to są jak dla mnie takie jedne wielkie puzzle po prostu. Przystanek Szpital Wolski w teorii się przeniesie, bo tramwaje już nie będą zbytnio jeździć tutaj tą ulicą, tak jak wcześniej. No oczywiście, jak już będzie wybudowana cała trasa. Nowy przystanek Szpital Wolski będzie się znajdować pomiędzy dwoma skrzyżowaniami, natomiast same rozjazdy, jak widzicie, to jest jedyne wielkie puzzle. Takie duże puzzle i dosyć ciężkie, bo nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście podnieść nawet mały kawałek szyny. To jest naprawdę wielki ciężar, ja taki mam fragment u siebie w domu, co prawda kolejowej, ale to i tak jest dosyć podobna waga. Także tak, to trochę waży. No i oczywiście tutaj są układane z tych wszystkich elementów małych, to jest duży rozjazd, mimo że wszystko trzeba pamiętać, ponieważ jest to podwójny rozjazd tramwajowy w jednym miejscu, w tym samym miejscu właściwie są obydwa rozjazdy z minimalnymi łukami. No bo jednak to jest skrzyżowanie, więc tutaj dużo miejsca nie ma. Oczywiście pewnie tam komentarze zaraz się będą pisać o tych łukach minimalnych, co właśnie powiedziałem, że to nie do końca tak to wygląda. No jak dla mnie dosyć ostre są to łuki, chociaż oczywiście na pętlach niektórych Warszawy można znaleźć jeszcze ostrzejsze. Nie mówię na przykład tutaj o Bernerowie, ale są jeszcze inne pętle. Także tak to wygląda, dosyć ostro i taka ciekawostka, jak ktoś jeździ tramwajem na Winnicę, to tam również jest taki jeden fragment, gdzie są ostre łuki przygotowane właśnie pod przyszłe rozjazdy. Chodzi mi oczywiście o odcinek między stare Świdry i przystankiem
Plac Światowida, no obok Galerii Północnej, nie pamiętam teraz w tym momencie nazwy tego przystanku, wyleciało mi z głowy, ale tam jest o jeden ostry łuk, ponieważ tam faktycznie tramwaje bardzo mocno skręcają, to już po prostu jak cały tramwaj jest skręca i tam właśnie jest przygotowane torowisko pod przyszłości do zjazdy w kierunku trasy tramwajowej wzdłuż Modlińskiej i wzdłuż trasy Mostu Północnego, o której nawet na razie nie chcę mówić. Dobrze, tutaj widzimy nowe miejsca, nowe przystanki autobusowe. Stary zostanie, starego już nie ma przystanku autobusowego, siłą rzeczy nawet nie ma wiaty. I będzie tutaj też, jak widzicie, ścieżka dowodowa, która jest poprowadzona w tymże miejscu. Ścieżki dowodowe zazwyczaj będą mimo wszystko po jednej stronie całej nowej trasy tramwajowej w tymże miejscu, ale miejscami będą faktycznie po dwóch stronach ulicy, tak żeby rowerzyści mogli jeździć jedną i drugą stroną i po prostu dojeżdżać do tej strony południowej, po której stronie zazwyczaj jednak będzie droga dowodowa. Nie wiem niestety, czy będzie poszerzona, znaczy dokładnie nie pamiętam z projektu, czy jest poszerzona względem tego, jak to aktualnie wygląda, bo tutaj czasami są korki dowodowe i to dosyć pokaźne, więc miejmy nadzieję, że też coś z tym będzie zrobione. Tu jeszcze w drugą stronę, zwróćcie uwagę, jak wyglądają te rozjazdy, będą oczywiście tutaj zalewane podkłady i to wszystko jest tutaj robione. W tymże miejscu oczywiście to nie będzie zielone torowisko, bo tutaj jest to skrzyżowanie, więc to będzie wszystko w betonie, nie asfalcie z tego, co kojarzę, bo to są te nowe standardy. No i oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, będzie zielone torowisko, bo to jest oczywiście główny cel, żeby jak najwięcej było tych zielonych torowisk. Zresztą jak zobaczycie tam na odcinku pomiędzy Prostą, właśnie Kasprzaka, tam już trochę tego zielonego torowiska jest. Tutaj jak widać, ja się opieram o płot ładnie na środku całego skrzyżowania i w tym miejscu będzie się znajdować nowy przystanek tramwajowy Szpital Wolski. Bardzo dobry przystanek, bardzo dobre usytuowanie, ponieważ będzie wejście na przystanki z jednej i z drugiej strony. Będzie przejście dla pieszych, więc dobre dojście. A tutaj są jeszcze składowane nowe rozjazdy. Zdjęcia są z dzisiaj, jakby ktoś się zastanawiał. Znaczy, jeżeli wy to oglądacie w sobotę. Więc zdjęcia są z soboty, 24 września. Więc te rozjazdy jeszcze w takim faktycznie stanie były. Ten przejazd jest tutaj utrzymany. I też właśnie mi się wydaje, że kiedy skończą już zalewać betonem te nowe rozjazdy, które są aktualnie układane, to będzie zmiana organizacji ruchu i to pewnie za jakiś miesiąc najprawdopodobniej będzie zrobione. A tu jest nowy fragment, faktycznie to, co właśnie chciałem powiedzieć, że już tutaj zielone torowisko się pojawia. Przystanek Karolkowa, w ogóle nieruszany podczas tej przebudowy, on się znajduje przy metrze i on był wtedy zrealizowany przy budowie centralnego odcinka drugiej linii metra, więc już jakiś czas temu. A w tymże miejscu, tak jak widzicie, jest właśnie już układane zielone torowisko. Jak dobrze pamiętam, to schodnik w tymże miejscu będzie właśnie i wszystko to niedługo może będzie kwitnąć lub jakoś to tak posypią, żeby ładnie to wyglądało jeszcze na ten najbliższy okres czasu, no bo wiadomo, jesień, więc z tym kwitnięciem może nie być najlepiej, ale domyślam się, że zrobię to, żeby ładnie wyglądało już nawet na zimę. No i najprawdopodobniej oczywiście, tak jak właśnie to powiedziałem, tramwaje tutaj wrócą na tą trasę jakoś za miesiąc, dwa miesiące i będą już normalnie jeździć tutaj dziesiątka, jedenastka po swojej normalnej, standardowej trasie, aby nie kręcić teraz tak tylko na okrągło, no i żeby oczywiście na proste jeździły normalnie tramwaje, nie tak jak teraz, że trzeba jeździć tam autobusem. To byłoby na tyle z tego materiału, jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwoneczek. I was serdecznie zapraszam do grupy na Facebook, tutaj macie teraz link i kartę w opisie, co u tramwajów warszawskich, tak się nazywa grupa, którą ja stworzyłem i tam wymieniamy się zdjęciami na temat inwestycji tramwajów i ogólnie informacji na temat tramwajów warszawskich, jak tam na przykład budowa tramwaju do Wilanowa, na Kasprzaka, zajezdnia na Pol, czy na Gagarina. To są aktualnie realizowane linie tramwajowe. No i ja tam też puszczam zdjęcia, jak jestem obok jakichś inwestycji, żebyście mogli to zobaczyć trochę częściej niż takie filmy się pojawiają, bo filmy są co miesiąc lub jeszcze rzadziej. A, no i oczywiście tramwaj do Wilanowa, ale tramwaj kierunek Winnica, ale to trochę inna część. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale w poniedziałek najprawdopodobniej. Widzimy się zachodnią. Cześć!